Jak tam dziewczyny po deszczu? Urosło wam coś? Tak. Ja czekam, aż urośnie. Ale jak się świeży? Ja odsłaniam to, co chcę, żeby mi urosło. Na zobacz, opal, nie urosło. O, no to tobie to, to ciebie to dopiero deszcz złapał. A ja to tą stroną stanęłam. A ja jestem nadal mokra. Ty czekasz do biurolu? Tak. To jest? Tak, tak. Słoneczko wyszło i my zaczynamy bal. Bal nad bale. Co gramy? Kolejne, a co idziesz teraz? Ej, wiesz co, ten fajny jest ten dinozaur, co jak otwierasz buzię, to on otwiera. Przepraszam, 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 a pani to jest z jakiej części Stanów Zjednoczonych? Ja chciałam powiedzieć, że animatorką tego zlotu jestem i pracuję tu w charakterze charytatywnym. Chyba bardzo pani kocha dzieci, prawda? Uwielbiam. Dzieci do... ile te dzieci mają? Do 5 roku życia. Tyle nie pyskują mnie... No i nie kocham wszystkie jak powiedziałem, dzieci. Że Lucy ma 4 hektary pod Krakowem. Dzieci są piękne i wspaniałe i cudowne. On mi płaci za to, co mam na twarzy. Wcale się tego nie... Kocham dzieci. Wróć. Dzieci w ogóle są wspaniałe. Dzieci są w ogóle słońcem tego miasta. Te dzieci. Ja jestem dumna z tego, że... Zobacz, jak dzieci się malują. No bo to są dzieci biorące udział w moich animacjach. I ja chciałam powiedzieć, że dumna jestem z... kocham dzieci w ogóle. Trzeba iść z nią do lekarza. Jak można kochać dzieci? Daj się pomalować. Daj spokojnie. A jak mi wskoczą na plecy? W życiu nie byłaś na takim... w życiu nie byłaś na takim masażu. One się nawet boją dotykać naszych twarzy. Nie, od razu mnie ciarki po dupie przeszły. Nie. Idziemy na konkursy. Właśnie się zaczęły. 19 godzina, sobota. Jedni jeszcze tam stoją, drudzy tam idą. Idę ja coś wygrać. Szóstka na scenę. Przypominam, że losujemy nagrodę Regionalnej Organizacji Turystycznej w Kielcach. Gratulujemy. Brawo! Brawo! Aga od nas, a przecież on Kuba wygrał. Nagrodę. I ostatnia nagroda z Regionalnej Organizacji Turystycznej. Tu koleżanka, proszę bardzo. Jedną karteczkę proszę wylosować. One są już pomieszane, także nie musisz mocno mieszać. Brawo! 170! Brawo, 170 zapraszam. No, to jest? Na grubo. Ej, na grubo. A co to jest? Nie wiem. Chyba torba, a nie torba. Albo to jest jakiś kiszu. Jeden trup, a na wasze wygrała, jak chcę zawieszać. Marcinku, a co ty wygrałeś? O, fajne, to jest jakiś scyzoryk? Nie, to są klucze i busy. Komplet. Zakup takich ptaszek. Fajne? I teraz rozlosujemy tutaj parę tych nagród. Więc może nie ja, ale prosimy tą sierotkę. To jest odzięte. Tak? No to chodź. Tak, to jest tak. Do zdjęć, brawo. Numer do góry. Numer do góry. Numer 87. To był dwa razy na scenie. My. Wygraliśmy. Cicho. Wygraliśmy?
Dziękuję serdecznie. Co to jest? Wygrana nasza! Ja w życiu nic nie wygrałam! Skacz! Wycieczka. Nie wiem właśnie, co to jest za nagroda. Wycieczka! Naprawdę? Do domu każą nam jechać. Koty, kotwicz, co to jest? Naprawdę wygraliśmy! Gratuluję! Jezu, dziękujemy! Ja pierwszy raz w życiu coś wygrałam! Ja pierwszy raz w życiu coś wygrałam! Ty znowu ja! Nie, to nie ja! Wybacz moje zawieszenie! Nie wiem co! Kurwa, nie lubię cię! Wygrałam zawieszenie B! Nie lubię cię! To było moje zawieszenie! Pokaż, bo może być to... No właśnie, nie wiem. Trzymaj kiwa. Pokaż, co wygraliśmy. No nie wiem, jestem taka podniecona, cała się trzęsę. Co wygraliśmy? Ej, nie chuj, ty, 8, pokaż, co wygraliśmy. Cisza. Jeden zawieszenie. Co tu jest? Cisza, to się nie przesłali. Cicho, bo zawieszenie wygrywał. Ulotkę wygraliśmy? Mamy na scenie. Wygrałem dwa żubry. Co wygraliśmy, kuganiu? Voucher, kurwa! Nic nie wygraliśmy, oszukali nas. Minus 20! Oszukali nas! Cicho! Witam was serdecznie. Moja wygrana! Bardzo, bardzo gorąco. Witajcie nas. Cieszymy się z tego powodu bardzo. Oszukali nas. Radością przyjeżdżamy. Chyba nas oszukali, nic nie wygraliśmy. Ci, którzy nas czytają, którzy nas oglądają. Słuchajcie, mamy... Ja nie wiem, co chyba nas oszukali. Trzymaj to! Zatem losujemy, ale jeszcze chciałbym dodać... Może Beatka wygra 3000, ale zobaczymy, bo... Beatka! Tak? Słuchaj? Nie, okej, dobra, jeszcze raz. Jeśli chcecie poprawić sobie komfort jazdy w waszym kampeczu oraz poprawić bezpieczeństwo, zapraszamy do Gliwic. Do poduszki do Gliwicy. Ej, ale dzieci miały tego dodać. Uwaga, powtórzę, nagrywa. MTT, Sysia. No, bo Beata wygrywa. Mamy też dodatkowo pole. No, lokujemy. My wygraliśmy. 69. 60. Żartowałem, 147. 147. Przyszłam tu i jestem przegraną tego zlotu. Dostałam, wygrałam ulotkę. Minus 20%. 20% wygrałam na te grabki. Ona tak, i grabki. Dlaczego się ze mnie śmiejesz? Nie cię dostała. Marcin! Oddajcie te nagrody! Chcesz to chodź! Nagrody! Marcin, chodź na chwilę. Wiesz co, my... No jak się... Tam, bo my mogę z panem przeprowadzić winę, bo słyszałam, że wygrał pan, jest pan szczęśliwym wygranym ulotki. Proszę panią, a pani jest z jakiej redakcji? Marcinku, co ciocia wygrała? Ulotkę! A ta nagroda ulotka? Co wygraliście? Ulotki! Dobra, dobra! Dzień dobry! Łukaniu, wstajesz? Nie. Nie? Wiesz, że jest 9? To nic, to tak mówię. Będziesz tak tu spał? Już nie śpię, leżę, słuchaj. Leżysz? A pochrapujesz, ja widziałam, że pochrapujesz, słyszałam. Kawkę wstawię, co? Słuchajcie, dzisiaj jest już 9, nie śpię od godziny, wrzucam film. I dzisiaj wyjeżdżamy, ale nie wiem o której. Nie wiesz, o której tam mamy wyjeżdżać, do której mamy? No ale tyle załóg, zanim się w ogóle ruszy, w ogóle to, słuchajcie, to chwilę minie. Także biorę się za kaweczkę. Słoneczko dzisiaj jest piękne i ciepełko jest. Co prawda jest 12 stopni tylko, słuchajcie, na dworzu, ale w słoneczku jest naprawdę ciepło, bo ja już byłam na dworzu. Wrzucałam film na dworzu. Tak. No, żeby cię nie budzić, kochanie, wiesz? Mhm. Tak zrobiłam specjalnie, żebyś mógł pospać rybką. Jesteś opiekuńcza, jestem cudowna, wspaniała i w ogóle. Ale łapki na zimne. Ale gorące serce. Ręce zimne, ale gorące serce. Łukaszek, wyglądasz gorzej niż ja. Mogę pokazać? Tak. Pokaż. Pokaż się. Wyglądasz, jakbyś spawał całą noc. Zobaczcie, jakie słoneczko. O, Pawełek leży. Tam na kaweczce. Ja wrzucam filmik. I też zaraz wychodzimy, ogarniamy wszystko. Kaweczkę robię. Oj, tutaj trzeba włączyć.
Pierwszy raz wyglądam ja lepiej od mojego Łukaszka rano. Nareszcie ta sprawiedliwość do nas dotarła. A my mamy leniwą niedzielę. Jeszcze w piżamach. Znaczy ja sobie założyłam bluzę. Zobaczcie, zbieramy się, ale zobaczcie jakie chmury idą. Chyba ma nie deszcz. Co? No zbierają się przed deszczem po prostu. Leżymy trochę, nie? Poleżymy. Także wszyscy się po prostu zbierają przed deszczem, żeby nie złapało, bo chmura idzie niezła. O, taka. Także my leżymy. Ja do łóżka się położyłam i leżę. Może rozłożę tą markizę. Tak? No, bo się nie wyjdzie nawet, kurwa. No, ale po co będziemy wychodzić w deszcz? Schowaj po prostu krzesła. No, zaczyna, słuchajcie, kropić. Łukasz się zerwał, żeby schować krzesła, bo mamy materiałowe. Tak, to jest najgorsze. Wiesz co, dorwać takie kieliszki. No. Nie ma nic. Zaczyna. Jak się wszyscy biegiem ruszyli, żeby chować krzesła. A my leżymy. Może jakiś filmik wciągniemy. Zobaczymy. Łukaszek, chowaj krzesła. Nie, rozłożę. Ale po co to rozkładasz? Będzie mokry, a jak będzie burza, to co będziesz składał biegiem? No, no tak, trzeba trochę myśleć. Problem dwa krzesła schować? Dobrze, że on nie ma, bo by się narobił biedak. Chowamy wszystko. No stołu nie musisz składać, bo on nie napęcznieje. Krzesła tylko, że, bo są mokre. Tutaj jest taka szpara. Łukaszek wszystko wkłada pod łóżko. Chyba, że schowaj stół i tyle. Bo najpierw stół trzeba schować, tak? No to schowaj stół. No. Bo się zaczyna rozpadowywać. Jakby się pozabierali te soki, kto by sok pomarańczowy? I przynosi. Kuba, co ty skarżysz na mnie? Sylwunia, pomarańczowy jeden jest mój. Który? Tym barka. Flaszki? Flaszki nie są moje. Absoluta. Ja się w ogóle alkoholem brzydzę. Co? Szybkie składanie przed deszczem to się nazywa. Jezu, jak każdy się ruszył. Towarzystwo niezniszczalne tam. Tą wystawę proszę. To mój, nie? Co? Tak. A wiesz, że musieliśmy mu swój zareklamować? Że co musieliście? Swój zareklamować. Czemu? Bo ten, co nam dałaś, to jest połamany. Co ty mówisz? No i Jakub zabrał. Serio? Ja tak. Ci pieniążków ile mam dać za to? No wymieni na nowo. No. Ale połamany co ten? Nie, wiesz co, źle sprasowany jest. Ja zabiorę go do... Łukaszek zabiera i... mówię Łukaszek, Jakubek zabiera. Ale i... tak, góra? Góra, no. No bo ja jej nawet nie rozpakowywałam, no nie, tak jak on nam ją na pół tusku dał. To tak jak go miałam, wiesz, wrzucone w... Nie, ja uważam, że specjalnie nam to dałaś tak. Ile to tam za to? 230. Razem, tak? Mhm. Dobra, zaraz ci dam. Ty, ale to nawet dobrze, że ten, bo to więc wymieni. Tak, on akurat będzie za półtora tygodnia będzie u nich. I wymieni nam, wiesz, od razu, nie? I potem pocztą no. Przyślę. Widzisz, to lipa. Chciałam dobrze, a wyszło, jak zwykle. Dobrze, ja jak u każdego. No ja bym nie odpakowała, no bo na razie by jeździło, aż by kiedyś było potrzebne. A wiadomo, kiedy by było potrzebne, no. Potem nie można by było złożyć reklamacji. No. No, także to tak fartownie, nie? To nawet dobrze, że chciałeś, Łukaniu, widzisz? Tak. Łukaniu uratował wszystkich. Łukaniu, ty to jednak jesteś... Łukaniu jest asem. Najlepszy. Polskim asem. Ty, to by była katastrofa. Tak. A wódkę kto kupował? Ale trzeba zabrać i potem na jakimś zlocie wystawić i tyle, no. Jedna nie ma zakrętki, więc za bardzo się nie wystawicie. I nie, a nie, zna, nie znajdziemy na podłodze nigdzie tej zakrętki? No do alkoholu. Muszę sobie głowę, słuchajcie, umyć. Wiecie? Ale nie wiem w ogóle, dzisiaj rano myłam się w zimnej wodzie, bo cały czas tutaj prądu, nie ma, jest problem z prądem, bo jest bardzo dużo załóg
jest problem z prądem, więc nie chcę mieć w zimnej wodzie głowy, bo zobaczymy, czy jest w ogóle woda. Nie ma wody. Łukaszek! A trochę wody mamy tutaj w baniaczku, żebyś nalał? Mamy. To weź wlej, ja bym sobie głowę umyła. Kuchani, ty chcesz? Dawaj, my zabierzemy na zloty jakieś, weźmiemy. No żeby to wódką gardzić? No właśnie, nie wiem. Ja mówię, Bierta. A znalazłaś korek w końcu? Tak. O, no to dobrze. Ale Bierta ludzie, a oni nic, no. Wódka jest zawsze przydatna. Tylko szkoda, że one takie ciężkie, te wódki są. Gardzą wódką, to naprawdę, powiem wam, co się tu... Tak, my bierzemy, a co to? No zobaczymy, czy Łukaszek dolał. Włączyłeś grzanie? Mhm. Wody? No to dobrze, to się zagrzeje, to głowę sobie umyję. No i co, leżymy, nie? Idziemy leżeć dalej. Pozbierane to możemy leżeć. No i pomału się będziemy zbierać, ale idziemy najpierw na obiadek. Zobaczymy, czy już dużo ludzi pojechało. My jeszcze sobie tu siedzimy i się zbieramy. No jeszcze wszyscy są. A, jeszcze wszyscy są. Także nie ma tragedii. Ja wam chciałam powiedzieć, że bardzo mało osób wyjechało. Tak, tak. Jeszcze prawie, jeszcze są wszyscy. On się przeliczał i chujowo to wszystko przeliczał, nie? Ale teraz znowu... Kupiłeś mi loda? Nie, sobie tylko kupiłem. Nie, tobie tylko kupiłem. Poprawiłem cię. Dzięki. Kupił mi loda. To jest duży? Tak. A, duża loda. A weź jakiś dowódca. Zobaczcie, ile ludzi jest dzisiaj. Niedziela. Słuchajcie, wszyscy wyjeżdżamy. Widać zresztą, co nie? Tak. Smutek, żal. Ale smutek, żal, wyjeżdżamy wszyscy. Każdy się pakuje. Słuchajcie, każdy się pakuje i wyjeżdżamy. Zobaczcie, jakie się puste pole robi. Ja już kierownicę trzymam. Rafałek się spakował w kocyk. Wszyscy są spakowani, każdy wyjeżdża. Proszę bardzo. Co, Marcinku? Marcinku, masz może jeszcze żelka dla mnie jednego? Mamy. Pokaż ci, jak to działa. Pokaż mi. Ja nagram, jak to działa, no. Kurna, jak to szczeliło. Jakub, ty się składasz, czy rozkładasz? Składam. My zostajemy. Będziemy cały ten kabel, zobacz. Będziesz ty to mył? A tak przecz. No myję. Myję. Jakub, ty nas nie zawstydzaj. Wariacie. Nie, muszę wam powiedzieć, tak pięknie przyczepy macie najbrzydszy jeszcze budowlany, kurwa, przy tym. Kto? Jaki mamy? Dobry mamy. Nie, ten. Bandy? Bandy ma brzydki przedłużacz? Nie, no ja mam ten, co wyjąłem teraz. A skąd ty masz spinera? Ale... Ja taki, kurwa, ale z Izabeli. Taki, kurwa... Z logiem Izabeli. Mamy ładne, nowe, ale nie wyjmujemy. Ubrudził. Szkoda nam. Mamy, ale nam szkoda, no. Tam jest jeszcze ten, ale nas się tutaj. Ale nam fajnie tutaj tak się robi, nie? Od razu wiaterek zawiał. Zabytkowy, zobacz. Ty, Rafałek mówi, że masz brzydki przedłużacz, że taki żółty, jakby nie żółty. Bo to wiesz co, to jeszcze został mi w Chorwacji słabiec. Już jest w domu nowy zamówiony, już stoi przy klatce. Dobra, potrzymaj mi to, naciszysz tutaj od... Słuchajcie, to, że Jakub wyciera przedłużacz, to nie znaczy, że wszyscy to musimy robić. Musimy? Jeździć musimy. To słuchajcie, to jest akurat, to nie jest akurat normalne. Także nie polecamy. Nie róbcie tego sami w domu. To nie jest normalne, to co robi Jakub. Dobrze jest. Zobaczcie. Wszyscy się już szykują do wyjazdu. My się chyba też już będziemy zbierać. O, tu jest pusto. Tu są jeszcze samochody. No, pomału, pomału.
się zbieramy. Także słuchajcie, kończę tego vloga i zapraszam do następnego. Pobierzemy się za robotę. Ja już kończę tak samo tu przygotowywać i uciekamy. Do następnego strzałka, pa!